Witam Państwa, Brunon Różycki, Media Narodowe. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej części omówienia wydarzeń września 1939 roku, który tym razem poświęcimy mitom oraz legendom września 1939. Zapraszam. Kontynuujemy w mediach narodowych serię poświęconą 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ostatni program z profesorem Lechem Wyszczelskim, którego serdecznie witam. Dzień dobry. W studiu poświęcę w dniu dzisiejszym omówieniu mitów oraz legend, których całkiem sporo w związku z tymi wydarzeniami narosło i w dalszym ciągu jest propagowanych w literaturze, zwłaszcza popularnej. Panie profesorze, od czego byśmy zaczęli, bo jest tego dosyć sporo, począwszy od postaci, poprzez wydarzenia. Od czego zaczniemy? Może zaczniemy od tego, kiedy się rodzi mit historyczny. Mit historyczny praktycznie rodzi się już od starożytności. Już sama obrona Troi i tak dalej, to jest jeden wielki mit. I tych mitów będzie jeszcze wiele. Ale mamy nasilenie pewnych mitów związane z tym, że w XIX wieku zaczyna się moda na, powiedzmy sobie, taką informację o faktach wykorzystywane do celów politycznych. O faktach historycznych wykorzystywano do celów politycznych i rodzi się to określenie polityka historyczna. Ona w zasadzie od Niemiec tam ma swoją genezę w XIX wieku i ona coraz to bardziej wraz z upływem lat staje się elementem gry politycznej, wykorzystywanym przez poszczególne siły dla różnych własnych celów. Ona obecnie przeszła w kolejne swoje stadium, a mianowicie wojnę informacyjną. Ona jest elementem wojny informacyjnej, a wojna informacyjna jest w tej chwili wszechobecna w świecie. Nawet nie wszyscy ją tak nazywają, wojną informacyjną. Powiedzmy, to jest raczej zachodnie określenie. W Federacji Rosyjskiej ona jest określana jako wojny kolejnych generacji tego. Polityka historyczna u nich nosi nazwę wojny pamięci, no ale to nie jest istotne. Istotne jest, co się w tym mieści. Otóż mity mają to do siebie, że starają się częściowo tylko tłumaczyć pewne wydarzenia historyczne, niekiedy celowo dalej nie interpretując tego, po to, żeby stworzyć odpowiednie wrażenie w społeczeństwie. I chcę powiedzieć, że mit jest rzeczą bardzo trwałą. Zmienić mit jest rzeczą niesamowicie trudną. Ja mam doświadczenie z tym, głównie z wojny polsko-rosyjskiej 1919-20 roku, w walce z tymi mitami. Ale i wiem, jak powiedzmy, jest to ciężkie zadanie, co nie oznacza, że nie należy z tym walczyć, ponieważ jest to po części fałszowanie wydarzeń historycznych. Które prowadzi jednocześnie, dodajmy, do wyciągania błędnych wniosków na przyszłość. Błędnych wniosków na przyszłość, ale kształtowanie odpowiedniego społeczeństwa. Społeczeństwo tak wychowane, ono jest wychowane na pewnych wzorcach, które faktycznie nie miały miejsca. I teraz chyba jednak musimy zejść do tego września 1939 roku. Otóż ta mitologia, ona rodziła się już w trakcie tych wydarzeń. Ona trwała w okresie wojny i przechodziła różne mutacje w okresie powojennym. Ona jest inna, ta mitologia w Polsce, inna jest na przykład w Federacji Rosyjskiej, inna jest na zachodzie Europy. Inaczej się patrzy na te wydarzenia. Czasami no to można wytłumaczyć tym, że eksponuje się przede wszystkim własne racje, a nie zawsze te ogólne racje, które mają miejsce. I tak na przykład zacznijmy między innymi od tego mitu, faktycznie mitu, czy to mit, od określenia, które jest nadawane wydarzeniom, które rozgrywają się w Polsce we wrześniu 1939 roku.
Funkcjonują w zasadzie w obiegu dwa takie określenia. Wojna obronna 1939 roku i kampania wrześniowa 1939 roku. Tak powiedziawszy, to obydwie są poprawne, tylko z jakiego punktu widzenia na nie trzeba patrzeć. Otóż na pewno dla Polski była to wojna, ponieważ wojna dzieli się na kampanię, operacje, bitwy i tam potyczki jeszcze. Był to najwyższy wysiłek narodu i to była wojna o wszystko. Więc to jest dla Polaków niewątpliwie wojna. Dla Niemiec była to kampania, bo takich kampanii mieli wiele. Dla Zachodu była to także kampania. I teraz w zależności, która historiografia próbuje podnosić, to to określenie dla niej pasuje. Ja, jeżeli chodzi o Polskę, ja bym pozostał jednak przy wojnie. Nie tam, czy obronnej, czy innej, tylko wojna września 1939 roku. Bo jak wojna, to jest i obrona, i atak. To nie jest na ogół tak, że tylko się bronimy. Natomiast kampania, no owszem, mówię, kampania w wymiarze, powiedzmy sobie, tych sił głównych, tak, to jest kampania. Niech oni sobie nazywają tą kampanią, ale my raczej powinniśmy się posługiwać wojną, bo to była wojna o wszystko. Wojna, przecież mówiliśmy w tym bilansie poprzednim, do czego ona doprowadziła, do jakich strat, do jakich... Do zanikowania II Rzeczypospolitej. Do zaniku II Rzeczypospolitej, ale do, powiedzmy, ogromnych strat fizycznych, szczególnie jeżeli chodzi o te warstwy inteligenckie i inne. No to jest makabra, z czym myśmy zostali po tej wojnie. A więc był największy wysiłek, jaki mógł być narodu, a że przegrana. Nie każda wojna kończy się zwycięstwem. Ale teraz mówiąc o tych mitach towarzyszących temu wrześniowi, trzeba, no powiedzmy sobie, powiedzieć, skąd one się rodzą, z czego. One rodzą się niekiedy z potrzeby nadziei. Potrzeby nadziei. O pierwszym, powiedzmy, pokutowało w społeczeństwie, ale i w kierownictwie państwa, i to wojskowym, jak i politycznym, że nie będzie to wojna typowo polsko-niemiecka, a że to będzie wojna, po której stronie Polski opowiedzą się mocarstwa. Ja tu w tej książce, tej... Telegram mocarstwa, tak, zaraz... Właśnie, w tej podaję. Jaka była obłuda ze strony mocarstw w tej tajnej grze, która była prowadzona przeciwko Polsce. Ale ona była prowadzona i ona w świadomości narodu pozostała. I liczył na to Śmigły-Rydz, że będzie wystąpienie militarne i liczyło na to społeczeństwo. Ja tu w jednym z rozdziałów opisuję między innymi, jak reagowało społeczeństwo Warszawy 3 września na informację radiową, jeszcze wtedy Polskie Radio nadawało na program pierwszy, że najpierw Wielka Brytania, później Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Nie zważając, że mogą być ataki powietrzne, ogromne tłumy przed ambasadami tych państw się zbierały, wiwaty ogromne i nadzieja. No nareszcie to my temu Hitlerowi pokażemy. Jak tego. No niestety, był to mit o katastrofalnych skutkach dla narodu. Naród nie był polski przygotowany na taką wojnę, mówiliśmy to już poprzednio, jaka ona była. Ale przede wszystkim naród nie był przygotowany na totalną klęskę, jaką ponieśliśmy w tej wojnie. I na to, że ona będzie tak krótka, że tak w krótkim okresie czasu wydawało się tak potężne wojsko polskie poniesie tak sromotną porażkę. W związku z powyższym rodzi się następujące pytanie. Dlaczego te nadzieje, które w dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy, nadzieje na silne państwo, państwo mocarstwowe rozbudzane przez szczególnie obóz sanacyjny, dlaczego ono się nie przełożyło na to fizyczną siłę we wrześniu 1939 roku? I ten mit polegał na tym, że on był budowany nie na realiach.
na realiach ekonomicznych państwa, ale i nie na realiach politycznych, tego geopolityki, w której się Polska znalazła. Iden kiedyś, będąc w Warszawie, chyba w 1936, bo on się tuż kiedy zmarł, później Piłsudski, w swoich wspomnieniach mówi, no chyba z tą mocarstwowością to jakaś przesada. Daleko chyba tej Polsce jeszcze do roli mocarstwa. No, ale takie nadzieje były rozbudzane. Idea, ja w innych tutaj książeczkach piszę, między innymi jedną taką wydałem o Polsce mocarstwowej, gdzie pokazuję te podłoża tworzenia tej legendy mocarstwowości Polski i po prostu praktyczne kroki, które były czynione ku temu. No, ale to trzeba było skonfrontować jeszcze z rzeczywistością. To po pierwsze, na arenie międzynarodowej nie powiodła się ta misja zupełnie. Po drugie, wszystkie inicjatywy, które były podejmowane, one upadły tej Polski mocarstwowej. I po trzecie, siła militarna mierzona w drugiej połowie lat 30. absolutnie już nie, militarna Polska, absolutnie już nie pretendowała do takiego określenia Polski mocarstwowej. W tych odcinkach, które tutaj miałem, ja wykazywałem ilość tego wojska zmobilizowanego. Ona nie była mała. Ale jakość tego wojska no nie dorównywała absolutnie nowoczesnej armii, wyjątkowo nowoczesnej, jaki był Wehrmacht. A do tego doszli jeszcze inni później, którzy dołożyli rękę do tego, żeby Polska przestała istnieć. W związku z powyższym mit Polski mocarstwowej upadł i to w pierwszym tygodniu praktycznie września 1939 roku. No mówi się też o tej potędze Armii Polskiej. Tak. No i mam pytanie w związku z tym, jakie były realne szanse na obronę Polski właśnie we wrześniu 1939 roku, ponieważ no, moim zdaniem też jest to swego rodzaju mit, że polska armia była no, silna i miała realne szanse na to, żeby dosyć długo prowadzić tą kampanię, no, na przykład gdyby no, nie ta agresja ze strony Sowietów. Tak. Ponieważ jak się okazuje, no to ta armia no nie miała aż takich dużych możliwości w krótkim czasie jej odnowienia jej potencjału. Nie chodzi tu o potencjał ludzki, ale o potencjał, jeśli chodzi o, zwłaszcza o uzbrojenie, która to sfera została moim zdaniem zaniedbana w sposób skandaliczny. No, byliśmy przede wszystkim krajem biednym, ekonomicznym, to trzeba powiedzieć, w związku z tym, to już chyba w pierwszym odcinku. Ale czy tylko o pieniądze tam chodzi, panie profesorze? To nie tylko chodziło o pieniądze, ale o błędną politykę, którą prowadziliśmy. Ale można sobie zadać następujące pytanie. Czy gdybyśmy nie karmili społeczeństwa tą wizją, powiedzmy sobie, pomocy mocarstw, czy była szansa na stawienie jakiegokolwiek oporu? Ja uznaję, że nie było. Że szansy żadnej, zresztą wrześniu wykazał, że nie było, bo nie, tej pomocy nie było realnej i nie było żadnej możliwości. Polska była w takim położeniu geopolitycznym, które praktycznie uniemożliwiało realizację samodzielnej polityki. No właśnie, polityka zagraniczna. Może przejdźmy do polityki zagranicznej, bo tutaj no, pan powiedział, że Polska była w beznadziejnym położeniu. Tak. W jakim stopniu na pewno przyczyniła się do tego polityka, którą prowadziła Polska na politycznych salonach? No oczywiście. Józef Beck, oczywiście. Słynne przemówienie z 5 maja. Zanim jeszcze Józef Beck, to byli inni jeszcze, którzy ją prowadzili. Ona została wytyczona w tej strategii państwa w styczniu 1922 roku. Ta polityka generalnie zakładała zachowanie status quo. Ale pytanie się rodzi następujące. A ci sąsiedzi, którzy byli obok i znacznie silniejsi, czy oni chcieli zachowania status quo? Otóż oni nie chcieli zupełnie. Czyli byliśmy w sytuacji, że dobre stosunki z nimi praktycznie nie były możliwe. To mogły być tam na papierze jakieś deklaracje, no były układy podpisywane, chwilowo obowiązujące i tak dalej, ale to nie była realna
ocena faktycznego stanu tych stosunków. Mówimy o stosunkach z Niemcami i z Rosją, dwoma sąsiadami, bo tacy sąsiedzi nam grozili przede wszystkim. Ja tam nie mówię o drobnych konfliktach z Czechosłowacją, czy z Litwą, czy innymi. Mówię o tych, to było główne zagrożenie. Czyli mogliśmy tylko liczyć faktycznie, gdyby była realna pomoc Zachodu, gdyby oni chcieli walczyć i gdyby mieli możliwości walki. Otóż ja chcę powiedzieć, że wnioski z tej naszej działań września 1939 roku zostały opracowane przez oficerów polskich, zwłaszcza wnioski w zakresie doświadczeń walki z bronią pancerną i lotnictwem. Poprzez polski rząd na emigracji generała Sikorskiego przekazane sztabom i brytyjskiemu, i francuskiemu i zostały całkowicie zbagatelizowane. Czyli oni także popełniali rażące błędy, które się na nich, zwłaszcza na Francji, dość szybko odbiły. Przecież Francja, taka potęga, no a ona walczyła 6 tygodni z tymi Niemcami. Przy takim potencjale, jaki ona posiadała, otóż natomiast tutaj polska polityka faktycznie do końca to była polityka pewnych marzeń, a nie realizmu, nie realpolitik, jak to się określa czasami tego. Myśmy sądzili, że ułoży nam się z Hitlerem, a że i ten wschód nie jest aż tak groźny, zwłaszcza po tych czystkach, które tam były i tak dalej, że nie nastąpi agresja. Nastąpiła. Otóż była możliwość może prowadzenia troszeczkę innej polityki. Gdyby właśnie ta mania mocarstwowości, mania narzucania się i próby sterowania innymi małymi państwami przez nasz kraj, to może powstałaby jakaś koalicja, w miarę realna koalicja, która by no, przynajmniej może odłożyła w czasie tą wojnę czy coś. Mówię o Czechosłowacji, faktycznie gdyby była możliwość, o Bałkanach i tak dalej. No niestety, myśmy narzucali się jako wielki pan wobec... No, Józef Piłsudski miał w planie, że Polska będzie rozdawała karty w regionie i będzie jechała na dwóch koniach, jak to on mówił. Tak, rozdawała karty. I Beck, który w 30 roku został skierowany do ministerstwa, jak najpierw jako podsekretarz stanu, 32 roku Zalewskiego zastąpił jako minister. Też sobie powiedzmy, on miał wielki spryt, dużo sprytu, ale to nie był też rasowej polityki. Jakie on miał przygotowanie fachowe do pełnienia tej funkcji? Że był attaché i to wyrzuconym z podejrzeniem o szpiegostwo. Z Francji. No to jedyna jego funkcja, no powiedzmy, zewnętrzna. Taka. A tak to sprawował. Szefem gabinetu był Piłsudskiego, tam inne funkcje sprawował. On nie był także przygotowany, powiedzmy, pod względem tego warsztatu nawet. Fakt, że miał sporo sprytu, czasami rozgrywał to dość dobrze, no był pewnym graczem, no ale tego gracza ograno ostatecznie. Okazał się wielkim ogranym tego. W związku z tym politycznie praktycznie byliśmy bezbronni. Nie mieliśmy żadnego realnego wsparcia. I Beck, kiedy miał te słynne wystąpienie 5 maja 1939 roku w Sejmie, te ostatecznie mówiące, że Polska nie da się odepchnąć od morza, co oznaczało, no powiedzmy sobie, to, że będzie wojna z Niemcami, to gdy przychodzili mu gratulować tego wystąpienia, sarkastycznie stwierdzał, jest to klęska mojej polityki. Tak, jego polityki proniemieckiej, to była klęska, to wystąpienie jego. No ale takie były realia. Popełnialiśmy błędy, tak, wiele błędów popełnialiśmy. Czy one byłyby, gdyby nie było tych błędów, czy nie byłaby taka sytuacja? Trudno wyrokować, to można gdybać. W historycy na ogół nie gdybają, bo na faktach się opierają. Ale politycznie ja jeszcze powiem, bo jeżeli jesteśmy przy Becku, to może zakończmy jego karierę. On odegrał, w moim mniemaniu, negatywną, powiedzmy sobie, rolę
we wrześniu 1939 roku. Przede wszystkim on nakłonił Śmigłego do tego, żeby zwolnił Rumunię z zobowiązań wynikających z traktatu polsko-rumuńskiego, politycznego i konwencji wojskowej. No i takie deklaracje złożyliśmy, że zwalniamy ich. Nie przewidział czego? Nie przewidział tego, że się szykuje, ja to nazwałem pułapko Noela. Tego, ona w obydwu książkach występuje. Leon Noel to jest od 1935 roku ambasador francuski w Warszawie po La Roche'u. Przejął to. Jego celem było pozbawienie Becka kierownictwa polsko-polityką zagraniczną. On to planował już w 1936 roku. To było już dograne na szczeblu ministerstwa w Francji w czasie wizyty Śmigłego we Francji, tam kiedy efektem było podpisanie tego układu Rambouillet o pożyczce francuskiej. I ta pożyczka miała być no niejako zakładnikiem tego, że odejdzie Beck. W ostatniej chwili kierownictwo polityczne i kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji nie przyparli Śmigłego do muru. Leon Noel był strasznie oburzony. On wspomnienia napisał, są one w języku polskim, można to przeczytać. Strasznie był oburzony, czekał okazji do rewanżu i znalazł to okazję we wrześniu 1939 roku. Otóż już chyba 6 czy 7 spotkał się z Beckiem i gwarantował mu, że no, jest możliwość, powiedzmy, funkcjonowania rządu polskiego, że gościnę, no niejako Francja dla rządu tutaj gwarantuje. Powtórzył to chyba 12. I Beck był święcie przekonany, że Francja nie knuje coś przeciwko niemu. Tymczasem Noel założył pułapkę, ogromną pułapkę, polegającą na tym. Nie ma dowodów, ale generał Sikorski musiał być wtajemniczony według mnie też w to rozgrywkę tego, że na terenie Rumunii dokona się zatrzymanie marszu, jak to mówią, na zachód polskich władz. I proszę Państwa, to powracam do tego zwolnienia Rumunów z tego układu. Mieli po prostu pretekst dzięki temu. To znaczy inaczej, gdybyśmy ich nie zwolnili, na pewno nie wystąpiliby po 17 września militarnie przeciwko ZSR, do czego byli niejako zobowiązani. Na pewno, bo to nie było możliwości wystąpienia ich także. Ale z formalnie prawnego punktu widzenia myśmy byli sojusznikami. Sojuszników się nie internuje. Natomiast jeżeli oni po tej deklaracji o zwolnieniu ich ogłosili neutralność, co prawda w wojnie, bo zresztą innej nie było, z Niemcami, to byli państwem neutralnym. Państwo neutralne nie przepuszcza przez swoje terytorium obcych władz politycznych. I to była ta pułapka, która zagrała. I tutaj nie ma dowodów na to, że powiedzmy sobie maczali, kierownictwo polityczne Francji maczało w tym palce. Ale ja jestem święcie przekonany, że sam Noel by tego nie zrobił. Nawet w zmowie z posłem w Bukareszcie. Otóż musiało to mieć polityczną wolę, przynajmniej Bonetta, ministra spraw zagranicznych. Po prostu Francuzi chcieli zmienić te elity, z którymi będą się... Francuzi nie uważali, że sanacja jest kompromitowana. Chcieli mieć nową elitę, jak to mówią, polityczną w Polsce. Ponadto nie bez przyczyn uważali sanację za obóz proniemiecko nastawiony, no, a samego Becka podejrzewali o agenturę na rzecz Niemiec. No to powiedzmy, no to nie wszyscy, ale tego. Ale w każdym razie była to pułapka założona i bardzo sprytnie zrealizowana. No i później, że Paryż, centrala w Paryżu maczała, to są dalsze skutki. Kiedy Mościcki rezygnuje z prezydentury,
i tak dalej. A to są dalsze już skutki tego. To jest w tym między innymi. Tak, panie profesorze, no, mamy mało czasu, dlatego musimy gonić z tematami. Myślę, że powinniśmy teraz mówić o mitach dowódców polskich, ponieważ wielu ludzi krytykuje dowodzenie na najwyższym szczeblu w czasie tej kampanii. Ja natomiast zdarzają się także głosy twierdzące, jakoby dowódcy polscy dowodzili bohatersko, mówię o tutaj szczeblu najwyższym, a trudności, które po prostu, ogromne trudności, które się pojawiły, ten dramatyzm 1939 roku spowodował, że nie zawsze wyszło idealnie, ale nie można im zarzucać więcej. Ja tylko podam jako przykład taką pracę autorstwa Sławomira Kopra i Tymoteusza Pawłowskiego, doktora, ma tytuł doktora, pod tytułem Stopień doktora. Mity Polskiego Września, proszę Państwa. Praca popularyzowana w popularnych miejscach. Domyślcie się Państwo, o jakie miejsce może chodzić. I jest tam szereg niejako zaskakujących momentami dla mnie stwierdzeń. Oczywiście całkowity brak bibliografii w tej pracy. Szereg domysłów niepopartych jakimkolwiek dokumentami, dowodami. Tak naprawdę sam autorstwo nie jest do końca jasne w tej pracy, ponieważ autorzy już nie informują nas, kto pisze który rozdział, być może celowo. Ja tylko dodam, że jest tutaj szereg takich domniemań w tej pracy, które moim zdaniem są skandalem, ponieważ są niepoparte jakimikolwiek dowodami. Na przykład, panie profesorze, tak. Tutaj taki cytat, mam ich sporo wybranych, że... O właśnie, zacytuję. Zacznijmy rozumieć wiele spraw i mieć wiele wątpliwości. Skoro kampania miała trwać miesiące, to zastawienie 600 samolotów w rezerwie. Czy Polska miała 600 samolotów w rezerwie? Nigdy. To znaczy mogła mieć, powiedzmy, nie z poskładanymi, ale za Zagórskiego do 1926 roku. Nigdy we wrześniu nie miała. Autor sugeruje, że Polska celowo pozostawiła 600 samolotów w rezerwie i celowo oddaliła magazyny tak daleko od linii frontu, ponieważ tutaj pisze, zaczyna mieć to sens, czyli on twierdzi, że to dowodzi tego, że Polska planowała toczyć tę kampanię po prostu dalej i w tym celu wycofała samoloty oraz magazyny daleko poza, jeszcze przed wojną daleko poza ten rejon pierwszego natarcia niemieckiego. Panie profesorze, czy pan się z tym zgadza? Jak należy to oceniać? Ja odpowiem po pierwsze, że jeżeli chodzi o lotnictwo, to jakby to dodać do tych 378 chyba, które w linii mieliśmy, to byłoby 1000. No ciekawe. To byłoby połowa tego, co Luftwaffe użyła. Jest to absurd. Ja powiem... Ryd śmigły. Ja powiem tak. Ja nie chcę popularyzować tej książki, ponieważ ja z pewnymi, powiedzmy sobie, bzdurami nie będę popularyzował. Jestem rasowym historykiem i nie wdaję się, ale to nie jest pierwsza taka pozycja. Pana Kopra znam z wydawnictw w Bellonie, gdzie wiele sensacji ogłaszał i też podobną metodę stosował, ale jeżeli chodzi o tego drugiego pana, on ma stopień... Pan Tymoteusz Pawłowski ma stopień doktora, tutaj dodaje, i jest doktorantem profesora Pawła... To znaczy był, bo nie żyje. Tak, profesora Pawła Wieczorkiewicza. Tak. Tak, ja z panem profesorem Wieczorkiewiczem też się spotykałem i w telewizji i innych i znam. Do niego się też chwilę odniosę za chwilę. Odpowiem tak, to nie jest pierwsza tego typu, tego pana książka. Jedna jest o Wojsku Polskim 1935-39. Śmigłego Rydza. Niemalże bzdura na bzdurze. Ja tam tylko kartkowałem, bo ja takich książek nie czytam, bo to nie ma z czym czytać, ale są, nie wiem kto, zaczerpnięte ode mnie, między innymi jako własne myśli. Między innymi w sprawie nazwy poprawnej nazwiska Śmigłego Rydza. Otóż ja po raz pierwszy jeszcze i w tej książce i w innych podałem zasady pisowni tej. A to jest rzekomo odkrycie ich. Ja tylko dodam, że pan profesor jest autorem biografii generała Edwarda Rydza Śmigłego. To jest akurat wersja taka... Popularna. To jest na wersja popularna. Natomiast jeszcze jest wersja naukowa. Naukowa, duża. Pan, z tego co wiem, Tymoteusz Pawłowski nie napisał chyba pracy w pełni naukowej o Rydzu, Śmigłym Rydzu, jak on chce. Ja tamtej nie traktuję jako pracy naukowej, tej, o którą wymieniliśmy, bo to nie jest żadna praca naukowa. Ale
ale powiedzmy sobie, tych bzdur tu jest dużo. Tak. Pewnie pan jeszcze chciałby coś... No tak, mogę wymienić, powiem państwu szczerze, jest sporo takich ciekawych rzeczy. Na przykład pan Pawłowski bardzo dużo pisze o okresie jeszcze bezpośrednio przed wojną. Oczywiście uważa, że Polska miała plan, który był przygotowany. Tak. Wszystko było, tutaj można powiedzieć, przygotowane. Winnemu wszystkiemu jest agresja sowiecka, bo gdyby nie agresja sowiecka, no to oczywiście byśmy wygrali. Z drugiej jednak strony pan Pawłowski stwierdza, że Polska... można w pewnym sensie wygrała kampanię wrześniową, ponieważ Niemcy tą kampanię ich, jego zdaniem przegrali i przegrali całą wojnę. To jest takie, proszę państwa, kompletnie sprzeczne stwierdzenia. Ja tylko jeszcze powiem, że między innymi pan Pawłowski broni, że oczywiście Józef Piłsudski nie był dyktatorem, że Bereza Kartuska to był tylko miejsce odosobnienia, tak jak to właśnie nazywano, czyli tutaj uważa, że ten, że było to, tutaj porównuje do Guantanamo, takie ówczesne Guantanamo, już nie będę się do tego tutaj odnosił, ale do spraw militarnych bardziej przejdę. I panie profesorze, tu jest takie stwierdzenie, że każdy mniej więcej, kto krytykuje tą kampanię wrześniową, tak zwaną w Polsce, jest porównywany po prostu do komunisty, bo komuniści bardzo często krytykowali kampanię wrześniową, tutaj tak w bardzo odgórny sposób, i zacytuję z tej książki fragment. Można zadać sobie pytanie, czy Polaków, którzy powtarzają słowa propagandy nazistowskiej i komunistycznej o zdradzie naszych sojuszników, tak. Pan Pawłowski nie zgadza się z tym, że Zachód nas zdradził. Mhm. Czy tego właśnie nie należałoby pociągnąć do odpowiedzialności za propagowanie ideologii totalitarnej? Więc pan Pawłowski sugeruje, że każdy, kto mówi o zdradzie sojuszników w 1939 roku, może to być propagowanie ideologii totalitarnej, bo przecież tak samo twierdzili komuniści oraz niemieccy naziści. Tu jest oczywiście dużo więcej takich niepopartych absolutnie żadnymi dowodami stwierdzeń, natomiast przejdźmy może do spraw wojskowości, panie profesorze. Pan jest specjalistą od spraw wojskowych. Pan Tymoteusz Pawłowski atakuje tutaj bardzo mocno między innymi admirała Unruga. Bardzo go krytykuje. Już nie będę tutaj cytował tych absurdalnych porównań, które on stosuje. Ponadto broni w sposób bardzo ostry generała Dęba Biernackiego, generała Rumla, no i oczywiście wodza naczelnego Edwarda Śmigłego Rydza. Panie profesorze, może o tych wojskowych sprawach tak. Pomówmy. Czy tak, czy Polska miała plan w 1939 roku, jak twierdzi autor książki, i czy ci dowódcy, jak chociażby Dąb Biernacki, Fabrycy, Rumel czy Śmigły, czy ci dowódcy tak. Stanęli na wysokości zadań? Z formalnego punktu widzenia niby plan był. Mówię o planie Z, ale... Wszyscy, którzy cokolwiek się znają na wojskowości, ten pan się nie zna, od razu odpowiem, to wiedzą, że to był plan, ale tylko początkowego etapu wojny, czyli działań na pozycji głównej, czyli tych działań, które się do trzeciego rozgrywały. No to cóż to za plan? I ten plan, ja tutaj mówiłem chyba w którymś z odcinków, twórca tego planu, pułkownik Jaklicz, określił, że 2 już września przestał być aktualny. Więc to jest śmieszne, powiedzmy. Natomiast przejdźmy do tych wojskowych aspektów. Otóż no trzeba zacząć od naczelnego wodza. No on odpowiadał przede wszystkim za wszystko, jeżeli chodzi o sferę wojskową. Zresztą nie tylko o sferę wojskową, w polityce miał także wiele do powiedzenia. Powiem tak, Śmigły Rydz, o ile się rzeczywiście sprawdził w wojnie 1919-20 roku z Rosją radziecką, ale była to wojna bardzo nietypowa, jestem specjalistą tej wojny, może jak dożyjemy, to jeszcze w następnym roku porozmawiamy sobie o tej wojnie tutaj, bo jest tam też mitów, oj, aż się roi. To jednak do nowoczesnej wojny, jaka była we wrześniu 1939 roku, zupełnie nie dorósł. I mentalnie, i nie tylko mentalnie. Może ja, panie profesorze, zacytuję podsumowanie postaci Edwarda Rydza Śmigłego przez prawdopodobnie Tymoteusza Pawłowskiego, natomiast nie mam pewności, bo tutaj nie mają odwagi autorzy powiedzieć, kto pisze który rozdział. Zacytuję, co jest napisane o marszałku Śmigłym. Nie ma żadnych wątpliwości, że marszałek był odważny. Udowodnił to całym swoim życiem. Miał odwagę nie tylko w obliczu fizycznych niebezpieczeństw, czego dowiódł po wielokroć, zarówno przed 1939 rokiem, jak i później, ale również odwagę cywilną. Nie wahał się podejmować decyzji. No i dalej, że po prostu jest to chwalebne, to po prostu wychwalanie, że był odważny, że podejmował odwagę, odpowiedzialne decyzje.
Odwaga jest rzeczywiście na szczeblu naczelnego wodza, to można mówić o odwadze pewnej globalnej politycznej, a nie odwadze... Przepraszam panie, tak, znalazłem ten fizycznej. Fragment, bo mam tutaj taką ilość zaznaczonych fragmentów, że po prostu mam ten fragment bezpośrednio o tym. Dowodził bardzo zdecydowanie, wykazał się determinacją, odpowiedzialnością i odwagą cywilną. Konsekwentnie realizował plan wojny, bitwę graniczną, odwrót na linię Wielkich Rzek, a następnie w stronę Przedmościa Rumuńskiego. Tak. Był dowódcą, który nie przegrał żadnej bitwy, najlepszym polskim wodzem co najmniej od czasów Jana III Sobieskiego. Czy pan się zgodzi z takim porównaniem? Jedna wielka bzdura. Tak się mogę zgodzić tylko, że to jest bzdura. Największy wódz od czasów Jana III Sobieskiego. Otóż to... Ja bym, to znaczy nie ma takich możliwości praktycznie, ale ta rada, która nadała ten stopień, mogłaby zastanowić się, czy go nadała, mówię, stopień doktora. Jeżeli to jest jego, no trudno powiedzieć, bo czyj to jest, prawda? Koper nigdy nie był żadnym stopnia naukowego, nie miał tego. Czy słusznie nadała przy takich, powiedzmy sobie, bo można krytycznym być, można inne rzeczy, ale nie można pisać bzdur. No to jest bzdura. Otóż jakim był Śmigły we wrześniu? Bo to powiedzmy sobie. Po pierwsze, ogromne zaskoczenie już drugiego. W kwaterze na Rakowieckiej, kiedy nadchodziły meldunki o tym, co się dzieje na froncie. Podjął decyzję drugiego o cofnięciu armii Kraków, co oznaczało, że przerwany został, linia frontu została przerwana i pancerny korpus miał drogę sobie później od Częstochowy próć aż do Warszawy. 6, kiedy ewakuował się z Warszawy, przestał zupełnie dowodzić. To, że wysyłane były jakieś rozkazy, ale jaką drogą? Bo łączności telefonicznej, telegraficznej nie miał radiowej żadnej już z Brześcia. A więc przez drogą lotniczą, czy załóżmy sobie gońcami i tak dalej, to były już zdeaktualizowane, kiedy dotarły do odbiorców, jeżeli w ogóle dotarły. Nie miał większego wpływu, wojska same się wycofywały, same podejmowały decyzje. To było co najwyżej, powiedzmy sobie, przyklepnięcie tego, co się już stało. Ale powiem o Śmigłym rzecz następującą. Był coraz bardziej nerwowy, jak opisują. To między innymi Soskowski opisuje i tak dalej, jak on już reagował od 4. Praktycznie był to już kłębek nerwów. Dlaczego? Nic się nie układało tak, jak było. Czyli nie był przygotowany do takiej wojny, z którą miał do czynienia. W związku z tym trudno mu się nawet dziwić, załóżmy załamaniu pewnemu nerwowemu i tak dalej. Później w czasie już odwrotu, kiedy z Brześcia zaczęto się wycofywać, praktycznie zero było jakichkolwiek informacji. Ale powiedzmy sobie o jednym, bo ja staram się patrzeć w miarę obiektywnie. Otóż w historiografii panuje opinia, ona jest bardzo teraz masowo wykorzystywana w współczesnej polityce historycznej, że Śmigły Rydz zakazał walki z Armią Czerwoną. Autor tej pracy sugeruje, że był to rozkaz. Tak, ale zacznijmy od faktów. Otóż około godziny 8 powiadomiony został, bo ta łączność, wiadomo, jak działała już tylko cywilna, żadnej wojskowej łączności nie było, o wydarzeniach na froncie wschodnim. Co się dzieje? Pierwsza jego decyzja to pokazał, oczywiście zaczął wydawać polecenia, trudno to nazwać rozkazami, bo to nie było pisane. Rozkazy na ogół są ustne lub pisemne. A żeby... Te, które powiedzmy formacje znalazły się w zasięgu działania Armii Czerwonej, żeby podejmowały walkę. Chodziło o te już bardzo, bardzo szczątkowe KOP formacje, które pozostały. Ale przede wszystkim nakazał obronę linii rzeki Seret. Mówię to wszystko o godzinach przedpołudniowych. W godzinach południowych
wahał się nadal. Tutaj ja odczytam krótko, bo bardzo krótko, relację Beka. Marszałek wahał się, jakie ma wydać rozkazy wojska co do walki z Sowietami. Skłonny był raczej do nieprzyjmowania walki. To już jest południe. Tego. Poprosiłem marszałka, żeby myśląc o przyszłości przynajmniej ostrzelać plac. To jest w cudzysłowie. Chodziło o to, żeby no, powiedzmy jakiś sygnał był, że walczymy. Odpowiedział, że jeżeli Kopowi udzieli odpowiednich instrukcji, to wyda rozkaz, aby reagowały czynnie w razie rozpoczęcia wojny czy walki przez wojska sowieckie. Z tym, że trzeba tutaj powiedzieć, że Beck też tutaj nie do końca był obiektywny w tych sprawach, to znaczy w tym ostrzelaniem placu i tak dalej. Czy rzeczywiście Rydz podejmował jakieś decyzje? Nie podejmował. Jedyną decyzją to było, żeby ten Seret bronić. I co się dzieje? Dzieje się, że przekracza 17 już granicę. To już nie dyskutuję, ale fakt niewybaczany dla naczelnego wodza. Tego opuszczenie, w momencie, kiedy opuszczenie wojska, tak, no, wojska i niewyznaczenie dowódcy. Tego. I wydaje dyrektywę, chcę powiedzieć dyrektywę, a nie żaden rozkaz. Dyrektywa to jest pewna ogólna intencja, jakimi powinny się wojska kierować. Wydaje już ją z Rumunii. A więc już jest poza granicami kraju. I na to dyrektywę powołują się, wszyscy twierdzą. I ona rzeczywiście zaczyna się od słów. Sowiety wkroczyły, kropka. A dalej się z tego u nas w polityce historycznej nie mówi. A dalej jest tak. Nakazuje ogólne wycofanie na Węgry i Rumunię najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrajania oddziałów. Koniec. Czyli podaje się pierwsze dwa wyrazy, a mianowicie z bolszewikami nie walczyć, czy tego. Dyrektywa ta jest bardzo różnie oceniana przez polską historiografię. Otóż różne znaczenie nadaje się jej dla bieżącej polityki. Ja chcę powiedzieć, że tutaj przywoływany profesor Paweł Wieczorkiewicz na przykład napisał, też króciutko, najgorszą rolę odegrał fatalny rozkaz Piłsudskiego, z Sowietami nie walczyć. To mówi historyk. Śmigłego. Tak. Z Sowietami nie walczyć. To mówi historyk. Dalej, czytałem, co dalej było. I fakt, że oficjalnie nie wypowiedziano Związkowi Sowieckiemu wojny. Otóż proszę państwa, otóż jemu, mówię o naczelnemu wodzowi, zarzuca się to, co on faktycznie popełnił. To znaczy, tam nie było ścisłego rozkazu nie walczyć z Sowietami, a jest jasno powiedziane, że walczyć w razie natarcia ze strony lub próby rozbrojenia oddziałów. Więc jest to krzywda, którą mu wyrządzano. Uważam, że to należy prostować. Natomiast oczywiście całe zachowanie się Śmigłego Rydza we wrześniu oceniam bardzo krytycznie. I oceniam bardzo krytycznie dalsze jego postawę także w okresie internowania i dalsze jego myśli o powrocie do władzy. No, pan Pawłowski broni także generałów polskich, tak. Między innymi generała Bortnowskiego, którego określa, że przez kilka dni działał bardzo prężnie i zdecydowanie. Trudno, tu stwierdził, był przegranym dowódcą. Był natomiast zmęczony, prawda? No tak, zmęczył się. Bo te trzy dni to jest do trzeciego. Tylko od pierwszego do trzeciego, kiedy korpus Guderiana przez Bory Tucholskie naciera i rozbija mu pół armii. Tak więc, no jak pan się odniesie do tej obrony, którą tutaj autor dopuszcza się właśnie Dęba Biernackiego, czy też generała Rumla, że zachowali się całkowicie właściwie, wycofując wojska. No tam nawet pada taki argument, że dlatego wycofywał się chyba bodajże generał Rumel, bo w ten sposób skracał dystans do kwatery naczelnego wodza i mógł mieć lepszy z nim kontakt. Ale własny dystans skracał. Natomiast już nie dodaje autor, że w ten sposób oddalał o dystans od swoich wojsk. Otóż chcę powiedzieć, wymienili przez pana zarówno Borkowski, jak zwłaszcza Rumel, ale później jeszcze Dąb Biernacki, bo to jest oddzielna historia. To są jedni wielcy nieudacznicy tej wojny. Otóż
Ja wiem, że on się załamał, mówię o Borkowskim. W jaki sposób nerwowo? Mógł się załamać? Mógł się, no bo jeżeli mu rozcięto naraz, jak to mówią armii, jeżeli przeszli jak po maśle przez te Bory Tucholskie, no to mógł się jakoś w depresję wpaść. Ale on później, w czasie bitwy nad Bzurą, on niewiele czynił dla, powiedzmy, wsparcia Kutrzeby. On tam raczej, powiedzmy sobie, no, się zachowywał biernie w tej sytuacji. Czyli jak można go uznać za bohatera? Nie, absolutnie. Jeżeli chodzi o Rumla, no to powiedzmy sobie otwarcie. On uciekł z pola walki. Po zbombardowaniu jego stanowiska dowodzenia tam w dworku Julianów chyba, to się pod Łodzią, on też psychicznie się załamał i wraz ze swoim sztabem, z szefem sztabu, z dowódcą broni pancernej, pułkownikiem Marciszewskim i innym, dali drapaka do Warszawy. I tutaj przybyli. Natomiast porzucili wojska. Jest to porzucenie wojska. To jak ktoś nie ma tutaj, powiedzmy sobie, swojego zdania, niech przeczyta wspomnienia generała Tome. Ten, który zebrał resztki tej rozbitej armii Łódź i on doprowadził do Modlina. Tome uważał Rumla za jednego wielkiego, powiedzmy sobie, nieudacznika i nie chciał w ogóle podporządkować się jego dowodzeniu później. No i był Dom Biernacki. Dom Biernacki zachował się fatalnie. On praktycznie dużą winę ponosi za to rozbicie armii Prusji. No i co? To był jeden element. W ramach wyróżnienia, no przesadzam wyróżnienia, ale Rydźmik bym puścił mu to błaznem. Uznał, że no jest trudna sytuacja i wyznaczył go na dowódcę frontu tego. Czy był to bohater? Czy powiedzmy sobie ten, który się nie sprawdził na polu walki, najlepiej świadczy na emigracyjny sąd oficerski, który rozpatrywał, specjalny trybunał orzekający, który uznał winę jego i zdegradował go do stopnia szeregowego. Dodam tylko, że autor insynuuje tutaj, że generał Tome, który przejął obowiązki po generalu Rumle, jest tutaj no niezbyt pozytywnie traktowany przez autora. Właśnie w celu obrony zapewne generała, no tak, skandalicznej postawy generała Rumla. Jest tu nawet takie stwierdzenie, ponoć nie najlepiej mówił po polsku, ale za to jego wspomnienia napisane są piękną literacką polszczyzną. Proszę Państwa, tutaj autor, któryś z autorów, bo oni się ukrywają z tym, insynuuje, że prawdopodobnie mogą być sfałszowane być może. Bo tutaj, no nie tak wiem, no trudno, to nie ja jako historyk nie będę tego oceniał, bo ja po prostu takich książek nie oceniam. Wystawiłem ocenę negatywną. I pozostaje przy niej. Generał Rumel postanowił przyjąć niemieckie uderzenie na pozycjach wysuniętych pod samą granicę. Było to ryzykowne, ale przyniosło rezultaty. Niemcy zostali zaskoczeni i ponieśli duże straty. No, była tam ta grupa kawalerii, która tam próbowała cokolwiek, ale to jest incydent. No po prostu armia została zniszczona. I to jest fakt. Mówię o armii Łódź. Autor także tutaj, czy też autorzy stwierdzają, że generał Schilling jest przereklamowany jako dowódca. No i jest tutaj takie stwierdzenie, ja z chęcią to przytoczę, ponieważ z tego co wiem, tutaj są także błędy. Autor, pisząc ten fragment o Armii Kraków, stwierdza, że była to największa polska jednostka. Czy pan się z tym zgodzi? Nie, największą była Armia Prusji. Która miała, ja już tu mówiłem, 8 dywizji piechoty i jedną brygadę kawalerii. Ta była, jak się, albo na drugim, albo na trzecim. To tutaj zależy od tego, nic nie pamiętam dokładnie ilości w poszczególnych, bo Łódź i Kraków była porównywalna między innymi. Może przeczytam ten fragment. Miała ona 5 dywizji piechoty i 3 brygady, zmechanizowaną kawalerii i górską. Siły te podporządkowano dwóm grupom operacyjnym. Była to najsilniejsza z polskich armii, miała bowiem do spełnienia najważniejsze zadanie. Czy ona miała w ogóle brygadę, jeszcze raz cytuję, zmechanizowaną, panie Nie profesorze? Nie ma. No, takiej brygady chodzi o 10. Brygadę kawalerii, która jakby ci panowie zajrzeli do akt archiwalnych, to by zobaczyli, że taka nazwa funkcjonuje. Ja tylko nazywano zmechanizowano ze względu, że była zmotoryzowana częściowo. No.
Ostatnia rzecz. Postawa, tu jest oczywiście dużo takich fragmentów, które ja mam pozaznaczane. Ta książka się kwalifikuje na oddzielne omówienie. Panie profesorze, postawa generała Fabrycego. W tej pracy autor stara się w pewnym sensie bronić generała Fabrycego. A jaka jest pana opinia na temat zachowania tego dowódcy? Generał Fabrycy to jest kolejny generał, który uległ ogromnej depresji w czasie działań. Depresji psychicznej. Wskutek wiadomości tam o zbombardowaniu rodziny i tak dalej, córki i tak dalej. Zwrócił się wtedy do generała Sosnkowskiego, który był tym dowódcą frontu tegoż tam południowego, żeby go zwolnił ze stanowiska. Generał Sosnkowski nie wyraził zgody, więc on i tak odjechał. Znalazł się w kwaterze u Ryza Śmigłego. Ryz Śmigły nie wyciągnął wobec niego żadnej konsekwencji. Tak czy inaczej opuścił wojska. No dalej to proszę sobie skomentować, co to oznacza na polu walki opuszczenie wojska. Wszystko. Ale chcę powiedzieć, bo jesteśmy tak przy tej historiografii. Właśnie, jak mamy jak z czasem stoimy? Mamy parę minut, że 10 minut. No to dobrze, to troszeczkę o tej historiografii, no bo trzeba powiedzieć, my tutaj trochę mówimy o tej polskiej historiografii. No ja tej książki, którą pan cytował, ja nie zaliczam do historii, do historiografii. Tego niech tam ona sobie będzie, może będzie poza półkami niedługo. W każdym razie, jeżeli chodzi o historiografię, trzeba patrzeć na tą historiografię przede wszystkim z trzech punktów. Tak. Może ja zaprezentuję. Niech pan mówi, panie profesorze, ja pokażę książkę, którą pan profesor przyniósł. Z trzech takich punktów patrzenia na historiografię niemiecką, polską i Federacji Rosyjskiej. Każda inaczej stara się, i to pewne względy tutaj są, które stara się na nią patrzeć. Jeżeli chodzi o polską historiografię, ona jest oczywiście różna, ona różnie ocenia, ale generalnie trend jest następujący. Żołnierz zachowywał się po bohatersku, mówię o szeregowym żołnierzu. Młody oficer zachowywał się także jako bohatersku, natomiast dowództwo zawiodło. I to generalny jest taki wniosek. Szans nie mieliśmy w tej sytuacji geopolitycznej, jakiej się znaleźliśmy. Próbowaliśmy coś czynić, no ale niestety były to próby nieudolne. Mamy pewne osiągnięcia w postaci, powiedzmy, miejsc chwalebnych walki, ale to generalnie na ogół były miejsca odosobnione. Ja mówię o Warszawa, Hel, załóżmy Modlin i tak dalej. Dlaczego one tak długo przetrwały? Może odpowiedzieć na to trzeba. Dlatego, że to była obrona w oparciu o pozycje stałe, w fortyfikacji. Tam mogliśmy się w jakiś sposób neutralizować to siły ognia wojsk niemieckich i ta szybkość działań przeciwnika nie była aż tak widoczna jak gdzie indziej w polu. Natomiast była to kampania czy tam wojna, zależnie jak na nią patrzeć, tego ja bym używał nazwy wojna września 1939 roku, która z jednej strony miała duży wymiar polityczny, ponieważ rzeczywiście zapoczątkowała proces, który się przekształcił w II wojnę światową. Ponieważ mocarstwa nie mogły nie reagować na to i tego trzeciego mocarstwa, później tej kolonie, dominia, inne państwa wypowiadały wojnę Niemcom, czyli miała charakter wojny już światowej. Jak patrzy, ale są pojedynci, tutaj o niektórych już mówiono, historycy, którzy starają się szukać sensacji. Szukać sensacji, nie analizy jakiejś tam powiedzmy porównawczej, rzetelnej, w oparciu o źródła, lecz jakiejś tam sensacji. Za takiego kiedyś tam uchodził profesor Paweł Wieczorkiewicz, no ale widać, że jego szkoła jeszcze funkcjonuje. No dodam, że pan Pawłowski w wielu miejscach wręcz godzi w to, co profesor Wieczorkiewicz słusznie akurat stwierdzał, ponieważ profesor Wieczorkiewicz krytykował jawnie tych generałów, No krytykował, no bo taka była prawda. Ale powiedzmy sobie,
Także pan profesor Wieczorkiewicz także nie był rasowym historykiem wojskowym, który się znał na sprawach wojskowych. Jeżeli chodzi natomiast historiografię niemiecką, to generalnie są dwa trendy. Jeden stara się wybielać Hitlera. W jaki sposób? I stara się co czynić? Że Polska ponosi także winę za wybuch tej wojny, że powiedzmy sobie, decyzja o tej wojnie zapadła wtedy, kiedyśmy się tam z Francją i Wielką Brytanią, jak to mówią, związali i tak dalej. Oczywiście, czyli próba niejako wybielania, ale na czym ta próba polega? Otóż cytowane są pewne dokumenty, gdzie Hitler pokojowo politykę prowadzi i tak dalej. Tylko ja mam zawsze takie powiedzenie. Dokument powinien być konfrontowany z rzeczywistością. Porównanie z tym, co się faktycznie działo. Druga stara się w miarę, na ile to jest możliwe, obiektywnie przedstawiać. Historiografia, bośmy obiecali, że jeszcze będzie wschodnia. Historiografia wschodnia oczywiście jest negatywnie ustosunkowana do naszej tej wojny. Nie uznaje ją niejako za początek wojny. No, ona uznawała kiedyś, że początek wojny to jest 22 czerwiec 1941 rok, czyli kiedy Hitler na nich uderzył. Tu między innymi Falin, taki główny kiedyś doradca Gorbaczowa, ale nie tylko, inni zaczynają tutaj odgrywać rolę w tym dysponowaniu tej postawy polskiej. I co nam zarzucają? Nawet zarzucają nam to, że myśmy poniekąd doprowadzili do wybuchu tej wojny, między innymi za politykę Monachium. No myśmy w Monachium nie byli, ale między innymi żeśmy sprawę za Olzia odpowiednio załatwili i tak dalej. No, ja mógłbym dyskutować, ale na argumenty. Jeżeli ja już takie dyskusje podejmowałem na temat jeńców wojny 1920 roku. Jeżeli są godni i mają dokumenty, proszę bardzo, możemy dyskutować na ten temat. Absolutnie nie zgadzam się z taką interpretacją. Z tym, że prawda jest taka, że o ile u nas nie ma zainteresowania kierownictwa państwa wspieraniem rzetelnych badań, to tyle u nich. Sponsoruje się oczywiście, ale Towarzystwo Wojskowo-Historyczne, na czele którego stoi Sergiusz Naryszkin, która odpowiednią politykę prowadzi, która odpowiednią narrację historyczną czyni i ma skutek, jeżeli chodzi o opinię własną, duży. Czyli podsumowanie niech będzie takie, może naszej rozmowy, że te mity i legendy, których oczywiście nie dalibyśmy rady wszystkich tutaj omówić. Jak Państwo widzicie, Pan Profesor dysponuje ogromną wiedzą i wgłębia się w te tematy. Nie zawsze da się to w sposób lapidarny przedstawić. Jest tego ogromna ilość i w dużej mierze idę za tym, co Pan Profesor powiedział. Odpowiada za to tak, że polityka, agendy państwa, które odpowiadają za politykę historyczną państwa. Czy dobrze zrozumiałem? To znaczy tak, no powiedzmy sobie, musi być mecenat państwa w badaniach, bo w tej chwili badania wszystkie naukowe są, no powiedzmy sobie, indywidualnie prowadzone przez ludzi za własne pieniądze i z własnych środków. A nie ma żadnego wspierania odpowiednich badań. No i może być sytuacja, że wiele faktów nie jest właściwie dopowiedzianych. Jeżeli dożyjemy następnego roku, to jeżeli będziemy dyskutowali o wojnie 19-20 roku, to ja tam sporo powiem na ten temat. Dobrze, zachęcam wobec tego Państwa do śledzenia programów mediów narodowych skupiających się właśnie na historii, na rocznicach, które trwają i które nas czekają w najbliższym czasie. Panu profesorowi Lechowi Wyszczyńskiemu, znakomitemu specjaliście w dziedzinie wojskowości oraz życia II Rzeczypospolitej, bardzo dziękuję za dziękuję. Poświęcone dziękuję państwu. Rocznicy wybuchu II wojny światowej, a Państwa już w tym momencie zapraszam na inne tematy historyczne, które na antenie mediów narodowych, patriotycznych, polskich mediów będą poruszane oraz zachęcam do tego, abyście Państwo wspierali te media, ponieważ to dzięki właśnie istnieniu tego typu mediów mamy możliwość mówić często niepoprawne fakty na temat polskiej historii. Dziękuję Państwu za uwagę i jeszcze raz... Ale dziękuję. Prawdziwe fakty. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękuję Państwu za obejrzenie tego programu. Nie byłoby go jednak bez wsparcia widzów. Jeżeli zależy Państwu na niezależnym obiegu informacji w dobie cenzury, proszę o wsparcie. Liczy się każda kwota na rzecz bieżących wydatków i dalszego rozwoju mediów narodowych. Tak jak Marsz Niepodległości, media narodowe współtworzymy wszyscy. Stałe zlecenie w Banku na rzecz Mediów Narodowych to krok do repolonizacji mediów.